Dobry wieczór! Serdecznie i ciepło witam Państwa w kolejnych akcentach polskich. W dzisiejszym programie udamy się do Posinia na tradycyjny festiwal Związku Polaków na Łotwie. Obejrzymy otwarcie sezonu twórczego w Galerii Domu Polskiego. Zabierzemy Państwa również do Warszawy, gdzie nagrodzono najbardziej zasłużone dla spraw polskich osoby. Zapraszam do wspólnego zagłębienia się w polskie wydarzenia. Na początku września przedstawicieli czterech polskich firm z Łodzi zainteresowanych współpracą z naszym miastem odwiedziło Daugavpils. Już od 4 lat Urząd naszego miasta współpracuje z Departamentem Rozwoju Województwa Łódzkiego. W ramach współpracy łódzcy przedsiębiorcy kilkakrotnie odwiedzali Dyneburg, a biznesmeni z Daugavpils niejednokrotnie byli w Łodzi. Tym razem z prezentacją swoich wyrobów przyjechali producenci żywności. Soków naturalnych, płatków śniadaniowych, suszonych owoców, ziarna pop oraz zakład mleczarski, który produkuje bardzo szeroki asortyment produktów mlecznych. Bardzo cieszymy się, że możemy być tutaj u Państwa w Łodgalskim Ośrodku Planowania. Współpraca z Daugavpils jest dla nas niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju biznesowych kontaktów pomiędzy województwem łódzkim i Daugavpils. I nie ukrywajmy, że jest ona kontynuacją działań, które prowadzą do tego, abyśmy nawiązali stałe kontakty biznesowe. Historia współpracy z Dyneburgiem, z Daugavpils, datuje się już na początek roku 2014 i nie ukrywamy, że cały czas mocno i dynamicznie rozwijamy tą współpracę i cały czas, nie ukrywam również, bardzo z tego powodu się cieszymy. Chociażby kwintesencją naszej współpracy jest udział właśnie w projekcie, dzięki któremu mamy przyjemność gościć dzisiaj u Państwa cztery kluczowe firmy z branży rolniczej, z branży rolno-spożywczej, które będą miały możliwość przedstawić się Państwu, opowiedzieć o swoich produktach, o swoich usługach, produktach, o tym, co mogą zaoferować łotewskim konsumentom. Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo dumni z naszych firm i przekonani, że produkty, z którymi dzisiaj przyjechaliśmy, spotkają się z żywym zainteresowaniem odbiorców z terenu Daugavpils. W ramach naszych działań, projektu i całej współpracy pomiędzy województwem łódzkim a regionem Daugavpils jesteśmy również bardzo mocno otwarci na współpracę nie tylko na polu chociażby dzisiejszego spotkania, ale także na polu współpracy globalnej, jeżeli chodzi o biznes i współpracy, jeżeli chodzi o nawiązanie jej z przedsiębiorcami z terenu Daugavpils w różnych formułach, tak? Czy to jeżeli chodzi o sprzedaż naszych produktów tutaj, czy jeżeli chodzi o zainteresowanie produktami łotewskimi na naszym rodzimym rynku. Nie ukrywajmy, są one również bardzo wysokiej jakości. I te działania, które prowadzimy, my przyjeżdżając do Państwa, czy zapraszając delegację z Daugavpils do nas, do terenu województwa łódzkiego, te wszystkie działania sprawiają, że wzajemnie konsumenci, czy to w Polsce, czy na Łotwie, mogą poznawać wzajemnie swoje produkty, rozwijać się i tą współpracę biznesową nawiązywać. To jest dla nas bardzo istotne i jest kluczowym działaniem. Prezentacja wywołała wielkie zainteresowanie u dyneburskich firm dystrybutorskich. Obie strony stwierdziły, że takie spotkania można byłoby organizować częściej. Sezon twórczy w Galerii Domu Polskiego zaczął się otwarciem wystawy fotograficznej o bardzo tajemniczej nazwie. Termin ważności upłynął. Tym razem w Centrum Kultury Polskiej przedstawione zostały prace wychowanków Studium Fotografii Marii de Art, którym kieruje Juri Berdnikow. Koło fotograficzne działające w Daugavpilskim Centrum Edukacji Nieformalnej tworzą uczniowie szkół i gimnazjów miasta. Wystawa prezentuje pracę czterech młodych fotografów: Inty Worniszy, Daniela Michno, Raula Zalbe i Antona Burcewa. Tematyka prac jest bardzo szeroka, ale łączy je jedno – niezakłamane zainteresowanie różnorodnością otaczającego świata i umiejętność widzenia piękna nawet w najprostszych rzeczach. Są to cechy, które musi posiadać każdy utalentowany fotograf. Otwarcie wystawy było równie młodzieżowe i świeże, jak przedstawione na niej prace. Sofia Medwiediewa przy akompaniamencie Adama Kazaczonoka wykonała znaną beztroską, wesołą piosenkę, stwarzając w galerii przyjazną i pełną pozytywnych emocji atmosferę.
Głównym celem wystawy, termin ważności upłynął, jest manifestowanie protestu młodzieży przeciwko przemijaniu czasu. Młodzież stara się na wszelkie możliwe sposoby zachować i uchronić przed zapomnieniem każdą konkretną chwilę i towarzyszące jej emocje. Najważniejsze jest to, żeby termin ważności tego momentu nigdy nie upłynął. Wystawę młodych fotografów w Galerii Domu Polskiego można oglądać do 8 października. Praca na rzecz polskości, a tym bardziej praca społeczna, powinna cieszyć się wielkim uznaniem i na pewno powinna być nagradzana. 13 września podczas gali Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie 20 Polakom wręczono nagrody zasłużony dla Polaków na Wschodzie. Wśród laureatów były również 3 Polki z Łotwy. W zasadzie 13 września odbyła się impreza w imprezie, bowiem wspomniane nagrody wręczano podczas koncertu galowego pierwszego międzynarodowego spotkania młodych, który odbył się w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II, Galerii Porczyńskich. W ramach projektu pierwszego międzynarodowego spotkania młodych 9 września w studiu Polskiego Radia w Warszawie rozpoczęły się warsztaty muzyczne, w których wzięli udział młodzi muzycy z Białorusi, Litwy, Ukrainy i z Polski. Warsztaty oraz koncert galowy zorganizowane zostały we współpracy z Polsko-Ukraińską Fundacją imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Projekt został sfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Na koncercie galowym 13 września Orkiestra Młodych Muzyków z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski pod batutą Huberta Kowalskiego wykonała utwory, które w XIX i XX wieku skomponowali Polacy urodzeni na Kresach. Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz, Ignacy Jan Paderewski, Konstanty Gorski, Wojciech Kilar oraz Czesław Niemen. Celem jest wspólna praca pochodzących ze wschodu muzyków polskiego pochodzenia i muzyków z Polski, doskonalenie ich warsztatu muzycznego i stworzenie wyjątkowego zespołu muzycznego, głównie orkiestrowego. W trakcie uroczystości po raz pierwszy marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i przewodniczący Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Jan Dziedziczak wręczyli nagrody zasłużonym dla Polaków na Wschodzie. Laureaci to osoby zarówno z Polski, jak i zza wschodniej granicy, działające na rzecz kultury polskiej na Wschodzie. Wśród 20 osób nagrodzonych znalazły się również dyrektorka Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu, kierowniczka zespołu tańca ludowego Żanna Stankiewicz, dyrektorka Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu Halina Smulko oraz architektka, zasłużona działaczka Związku Polaków na Łotwie Wanda Baulina. Podczas wręczenia nagród marszałek Senatu podziękował nagrodzonym za niestrudzoną i potrzebną pracę na rzecz polskiej wspólnoty i zachowania dziedzictwa narodowego. W pierwszą sobotę września w Posiniu i Lucyniu odbyło się kolejne wydarzenie kulturalne zorganizowane przez Związek Polaków na Łotwie. W imprezie wzięły udział zespoły wokalne i muzyczne z Rzeżycy, Lucynia, Krasławia, Dyneburga, Jełgawy, Jakubowa, Rygi, Lipawy oraz zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna z Polski. Tegoroczny festiwal zorganizowany w setną rocznicę zwycięskiej kampanii ładgalskiej był dla Polaków mieszkających na Łotwie nie tylko okazją do kolejnego spotkania z rodzimą kulturą, ale i uczczenia tej ważnej dla historii Polski i Łotwy rocznicy. Tradycyjnie festiwal rozpoczęła msza w zabytkowym kościele świętego Dominika, celebrowana w języku polskim przez biskupa diecezji agłońsko-rzeżyckiej Janisa Bulisa wraz z miejscowymi księżmi. Zbudowany przez Dominikanów w 1761 roku kościół jest najpiękniejszym obiektem sakralnym na terenach dawnych infland polskich. Uczestnicy festiwalu wysłuchali kazania i modlili się, dziękując za to, że mogli spotkać się w Posiniu po raz kolejny. To coroczne wydarzenie przyciągnęło rzeszę wiernych. Podczas nabożeństwa już w świątyni festiwalowe chóry dały przedsmak swoich możliwości wokalnych. Zarówno msza odprawiana w języku polskim, jak i mini koncert wzruszyły niejednego słuchacza. Duchowe przeżycia wywołane dźwiękami polskiej mowy wzmocniły poczucie więzi z ojczyzną i Polakami zamieszkującymi malowniczą Ładgalię.
Po uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Dominika w Posiniu uczestnicy przenieśli się do gościnnego Lucynia, gdzie już po raz trzeci władze miejskie udostępniły polskiej społeczności przepiękną salę miejską Centrum Kultury. Uczestników festiwalu powitała miejscowa orkiestra Dęta Łudza pod batutą Denisa Smirnowa. Otwarcia festiwalu dokonał prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. Głos zabrał również wicemer Lucyna, pan Ajwar Miejkszans, który przez cały dzień towarzyszył imprezie. Skierował do licznie zgromadzonych na sali uczestników festiwalu ciepłe słowa uznania i podziwu dla tak troskliwego pielęgnowania tradycji polskich. Jako pierwszy pod czujnym kierownictwem pani Aliny Łapińskiej zaśpiewał chór Promień, stały uczestnik wszystkich posińskich spotkań. Była to już 23. edycja Festiwalu Kultury Polskiej w Posiniu. Niespodzianką na koncercie był występ zespołu wokalnego Związku Polaków w Lucynie pod kierownictwem Ajny Kajrowej. Zespół powstał w tym roku i bardzo ładnie zaprezentował się, wykonując tradycyjne i dobrze znane polskie piosenki Polskie kwiaty i Szła dzieweczka do laseczka. Po malowniczym i energicznym występie miejscowych Polaków z Ludzy usłyszeliśmy wiązankę żartobliwych piosenek w wykonaniu zespołu Zgoda z Jakubowa pod kierownictwem Iwety Berzini. Następnie na scenie pojawi się zespół Kropelki z Polskiej Szkoły Podstawowej w Krasławiu. Subtelne dziewczęce głosy zdobyły uznanie oczarowanych słuchaczy. W czasie koncertu odbyła się akcja Narodowe Czytanie, organizowana od lat przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, propagująca znajomość literatury narodowej. Na tegorocznym spotkaniu uczestnicy festiwalu wszyscy razem odkryli piękno i aktualność polskich nowel, fragmenty których zostały przeczytane przez polskich nauczycieli z Rezekne. W dalszej części koncertu uwagę widowni skupił na sobie zespół wokalny Klubu Kultury Polskiej Polones z Rygi pod batutą Tatiany Biełginej oraz zespół Bursztynki z Dalekiej Lipawy pod kierownictwem Iwony Jadwigi Szakal. Następnie przyszedł czas na chór Jutrzenka z Rzeżycy, którym od lat kieruje niestrudzona Irena Iwanowa. Dwa barwne polskie utwory, w tym Czerwony Pas, wzbudziły ogromny aplauz. Ale głównym i specjalnym gościem festiwalu był zespół tańca i pieśni Suwalszczyzna z Polski. Zespół Suwak zaprezentował fragmenty fabularyzowanego widowiska taneczno-teatralnego w podsuwalskiej Oberży, ukazującego sceny z życia wielokulturowych Suwałk początków XX wieku, tańce z pogranicza litewskiego, czarnoruskiego, żydowski kapelus, echa tradycji staroobrzędowców. W programie zaprezentowane zostały tańce Polka Olszewskiego, Padespan, Krakowiaki, Mazuro Polka, Kozak, Kochaneczka, Kapelus oraz Polka Litewska. Na zakończenie wszystkim artystom za świetnie przygotowane występy podziękował prezes Ryszard Stankiewicz. Wyraził także nadzieję, że przez rok festiwalowe grono powiększy swoje szeregi, aby znów śpiewem i tańcem zintegrować całą polską Madgalię. A na koniec ciekawostka związana z pomnikiem polskiego króla Stefana Batorego w Dyneburgu, który już ponad rok wita każdego, kto wjeżdża do naszego miasta ze strony Rygi. Jak zauważyli mieszkańcy naszego miasta, codziennie do pomnika Batorego przychodzi człowiek o siwych włosach i długą siwą brodą. Przychodzi z flagą Daugavpils i herbem miasta. Stoi w warcie przy pomniku, oddając hołd słynnemu królowi dawnej Rzeczypospolitej. Kim jest ten człowiek? Dzisiaj zdradzamy Państwu tajemnicę tej postaci. To Aleksander Siergiejewicz Dmitriew, nasz miejscowy krajoznawca rozmiłowany w historii naszego miasta. Akcentom polskim powiedział, że wysoko ceni zasługi polskiego króla Stefana Batorego,
który nadał Dyneburgowi prawa miejskie magdeburskie. Przywilej Stefana Batorego z 26 marca 1582 roku przysługuje już ponad 400 lat. Jestem z tego powodu dumny, podsumował pan Aleksander. Szanowni Państwo, dzisiejsze akcenty polskie dobiegły końca. Pokazaliśmy zaledwie kilka imprez, w których wzięli udział Polacy albo które zostały zorganizowane przez naszą aktywną społeczność. Zachęcamy Państwa do udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez nasze polskie placówki. Do zobaczenia w kolejnym programie.